czwarty dzień 21. Tarnowskiej Nagrody Filmowej to również trzy filmy konkursowe. Chłopiec na galopującym koniu, film w reżyserii Adama Guzińskiego, Braciszek, film w reżyserii Andrzeja Barańskiego i Palimpsest to obraz, którego autorem jest Konrad Niewolski. Braciszek. To film premierowy w Tarnowie. Tarnowianie mają okazję obejrzeć ten film jako jedni z pierwszych w Polsce. W roli głównej wystąpi Artur Barciś. W tej chwili zapraszam Państwa już na fragment filmu Chłopiec na galopującym koniu, następnie Braciszek i po tym fragmencie filmu na spotkanie z aktorem i reżyserem, a na koniec Palimpsest, obraz, którego autorem jest Konrad Niewolski. Trafiłem na książkę o bracie Alojzym. To było w klasztorze w Kazimierzu. No i jakby zaczęło się normalny ten tok zdarzeń, czyli scenariusz, starania o realizację. Rzeczywiście film już miał premierę telewizyjną. To było w tym Dniu Papieskim niedawno, rocznica śmierci papieża, ponieważ no, jakby związano te dwa fakty, jako że Karol Wojtyła był głównym orędownikiem w inicjacji procesu właśnie o świętość brata Alojzego. Wydaje mi się, że ponieważ to jest taki, jak Państwo już wiecie, szczególny kandydat na świętego, ponieważ nie było cudów, nie było nadzwyczajnych zdarzeń w jego biografii zakonnika. Więc tu trzeba było spojrzeć na to rzeczywiście, żeby docenić tą niesamowitą prostotę i taką, no, można powiedzieć, zwyczajność tych jego czynów. Trzeba było być poetą jak Karol Wojtyła, którego na tle tych wszystkich hagiografii świętych, męczenników autorów wielkich i głośnych cudów, to właśnie ten taki, ta szara myszka zakonna, że dostrzegł właśnie te atrybuty świętości u niego. I no rzeczywiście, mimo że była ta projekcja
telewizyjna, no prawdopodobnie film będzie też miał taki byt ekranowy, kinowy. Tak. To była, zresztą ja jakby podwójnie długo czekałem, bo kiedy Andrzej mi zaproponował tę rolę 5 lat temu chyba. 10. Albo 10 nawet, tak, 10 lat temu. I już się ucieszyłem, że będę grał wreszcie główną rolę w kinowym filmie u świetnego reżysera. I czekałem, straciłem nadzieję, jak zadzwonił do mnie w ubiegłym roku, że ma dla mnie główną rolę w swoim filmie. To nie chciałem wierzyć, że to o ten film właśnie chodzi. Ale nie w tym aprylu zadzwonił. Nie w tym aprylu. Zawsze pocieszałem Artura, że to, że on się starzeje, to nic nie szkodzi, tak, bo to dochodzi do wieku właśnie brata. Nawet trochę, nawet lepiej. Jeszcze tylko namawiał mnie, żebym trochę przy tym. Ale tak, oczywiście no to są takie role, szczególnie dla mnie, aktora, który głównie grał role drugoplanowe w filmach. To jest szczególne takie doświadczenie. Zresztą niesamowicie to odczułem na planie, kiedy po raz pierwszy miałem swoje krzesło na przykład na planie. Z oparciem. Z napisem Star, z napisem Artur Barciś. Tak. I to było taka próżność po łaskotana. Ale przede wszystkim odpowiedzialność, no to jest najważniejsze. Że dobrze, że to powiedziałeś, teraz wiem, że ci chodziło o krzesło. Był żart, Andrzej, to był żart. No ta odpowiedzialność była największa, że miałem świadomość, że na mnie spoczywa jakby całe powodzenie albo niepowodzenie tego filmu. No, albo to zagram, albo nie. Jak nie zagram, to Andrzej też dostanie po głowie. Ale z drugiej strony, jak przeczytałem scenariusz, od razu gdzieś tam wiedziałem, że Andrzej Goranski ma nosa do obsady. I bardzo często aktorzy, którzy grają w jego filmach, dostają nagrody. Zresztą ja niczego nie sugeruję, broń Boże. ale to znaczy, że są dobrze obsadzeni i ja się czułem dobrze obsadzony. Po prostu gdzieś od razu ta rola na mnie leżała, jak to się mówi. Nie mogę wtrącić, to przez te 10 lat, bo to rzeczywiście 10 lat trwało, to nigdy nie miałem przez moment jakby wahania, że może ktoś inny, bo wiedziałem, że Artur jest tutaj no ideałem. Tu połączenie różnych takich właśnie pierwiastków, które znalazły właśnie, no, też takie zjednoczenie w postaci tego, ale dlaczego ta łatwość jego kontaktu z ludźmi i ten specjalny sposób jakby no, kontaktu z Bogiem poprzez taką ręczną robotę, prawda? Bo on cały czas był człowiekiem pracy. Pan inspektor. Do przyjęcia? Nie do przyjęcia, w odwiedziny do Maliny. Przepraszam. Robert Donera, Tomek w Palimpseście. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Tomku, Panie Robercie, właśnie, to jest cała magia kina. Panie Robercie, pytanie pierwsze. Konrad Niewolski to wybitny, wyjątkowy młody człowiek. Po fizyce, po kursach snowboardowych, po szkole biznesu, od 2002 roku robi filmy, Symetria, znana widzom, uznany, dobry film. Jak się pracuje z reżyserem, który jest no, w jakiś sposób amatorem, bo może to mówię w pozytywnym tego sensie słowa znaczeniu. Znany aktor, dobry aktor i pracuje z reżyserem, który ma wizję, ma pomysł, nie ma szkół. Ja nigdy nie uważałem, że reżyseria jest konieczna, żeby robić filmy ciekawe. Zresztą wielu twórców, znakomitych twórców filmowych, często wybitnych, znanych nam wszystkim reżyserów, nie kończyło szkoły, nie studiowało reżyserii, a jednak robili filmy.
Więc ja w ogóle przystępując do tej pracy miałem na myśli bardziej te dwa filmy Konrada, które wcześniej widziałem. Ja zwróciłem uwagę już na jego pierwszy debiutancki film pod tytułem Deal. A kiedy zaczynaliśmy rozmowy i pracę nad Palimpsestem, no już było po Symetrii, także i Konrad był już znany i mnie była znana jego umiejętności, warsztat, jakkolwiek by to nazwać. Myślę, że film nie jest taką dziedziną, w której... Myślę, że krótko mówiąc, myślę, że Konrad jest pełen pasji dla kina i to widać. To bije z ekranu. Do tego wszystkiego jest, wydaje mi się, perfekcjonistą. Jeśli sobie coś założy i technicznie, i realizacyjnie, i w sensie wydźwięku filmu, to on to konsekwentnie realizuje i to się dało odczuć w każdym momencie jakby w pracy nad tym filmem. I to jest również cenne niezwykle, ponieważ często i profesjonaliści bardzo długo pracują na taki zestaw umiejętności, środków. Konrad to po prostu ma. Więc... Panie Bracie, to nie lada gratka dla aktora zagrać taką rolę, czy takie role, bo to gro aktorów ma tutaj podwójną rolę. Jak pan mówił na konferencji, że to było dla pana miłe zagrać taką rolę, ale to jest nie lada gratka jednak. No myślę, że dla dobrego aktora jest nie lada gratką zagrać każdą rolę. Ja nie uważam, że ja nim jestem, ale staram się w ten sposób myśleć, bez względu na rozmiar, charakter, czy roli, czy też osoby, które przy filmie współpracują. Staram się, krótko mówić, to robić to dobrze i zrozumieć sens tego, co autor, reżyser ma do przekazania, czy autor scenariusza. Tutaj było tak, że po przeczytaniu pierwszej wersji scenariusza Igora Brejdyganta, ja byłem zachwycony tym, po prostu nie było problemu, ponieważ chciałem w tym grać i zaczęła się praca, także no i jak to jest miło, że się gra, oczywiście, tym bardziej, że ten świat w gruncie rzeczy wykrzywiony, pełen niejasności, które są naturalne dla umysłów w stanie pewnej choroby, prawda? Wydaje mi się, że właśnie tak jak powiedziałem, że na wcześniejszym etapie byśmy przeszli takie rozmowy, czy to jest alkoholizm, czy choroba psychiczna, myślę, że to w tym drugim kierunku poszło. Tylko jedna piękna scena, kiedy pan, jeszcze zanim dowiadujemy się, że tak do końca, w 100%, że jesteście z innego świata jednak, chociaż z tego samego, kiedy pan po przedawkowaniu tego spirytusu, kiedy został wlany w gardło bohatera Marka, ten spirytus, pan mówi, zostawcie go tak, niech będzie jak najdłużej. To jest taki nie, może dla mnie taki, może nadinterpretacja, taki sygnał, pierwszy sygnał, że jest pan dobrym człowiekiem, dobrym bohaterem i który za chwilę jako jedyny wierzy, że da się z tego wyjść. No tak, to podkreślają głosy widzów, które mówią, że jestem jedyną pozytywną postacią, co jest z jednej strony dość miłe, z drugiej strony paradoksalne, ponieważ w gruncie rzeczy przez większą część tego filmu ja funkcjonuję jako taki czarny anioł, to znaczy jako ktoś, kto w gruncie rzeczy nie ma pozytywnego stosunku do tego, co robi, czy kim jest główny bohater. Później oczywiście to się wszystko odkręca, ten film polega na takim rozbudowanym suspensie, że nagle się okazuje, że to jest lekarz, który jedyny w gruncie rzeczy wierzy po pierwsze w jego uzdrowienie, po drugie jakby też stara się wniknąć w jego świat, stara się wniknąć w jego motywację. I myślę, że to jest istota chyba, jeśli mówić o jakimś
sensie tej postaci. No, to na tym starałem się skoncentrować, że bez względu na to, jak bardzo jest chory czyjś los, czyjś umysł, czyjaś dusza, można chyba spokojnie użyć tego słowa, to warto schylić się, spróbować zrozumieć, próbować wniknąć nawet w świat chorych fantazji, po to, żeby dowiedzieć się czegoś o tym człowieku i myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby mu pomóc. Myślę, że lekarze, którzy prowadzą w olbrzymiej ilości szpitali psychiatrycznych, które są w Polsce chorych, doskonale o tym wiedzą. Właśnie oprócz dobrego lekarza taka dobra Hania jest potrzebna, która będzie czuwała nad... A właśnie, nad tą osobą, która znalazła się w innym świecie. Dziękuję za rozmowę. Plany na przyszłość, takie najbliższe, gdzie pana zobaczymy, kiedy i w czym? Ja nie mówię o planach na razie. Nie lubię mówić o planach. Niech to zostanie tajemnicą. W takim razie nie jest tajemnicą, na razie nie mam żadnych planów. Filmowy Tomek z Palimpsestu, Robert Gonera był naszym gościem.